Dobra, siema, witam was w Rubeksie młynu, o którym brzmi nie wiadomo. W ogóle nie ma nic o historii tego miejsca. Więc jak coś mi się uda znaleźć, to wam opowiem. Tak. No, jak widzicie, takie zejście to jest. Kiedy trzeba się widzieć. Widzicie, że trochę do góry jest. Więc fajnie. Dobra, mam tak świeci, żeby coś było widać. Teraz jakie wszystkie te sypy. Jak się nie mylę, bo później z góry pokażę, jak się uda. Jak to mniej więcej wszystko wygląda. Będę się jeszcze, może tam jeszcze pójść. Będzie jakieś wejście jeszcze, ale to jak nie zapomnę, to wam pokażę. Jak nie zapomnę, to zobaczę, czy tam nie ma jakiegoś wejścia. Też nie wiem, czy to będzie, bo to jest takie, widzicie, to jest takie pomieszczonko jakby. To nie jest do końca pomieszczenie, tylko takie, takie jakby coś obok, nie? To jest chyba inka jakby. Jeszcze została, bo to jest metalowe ogólnie. Nieźle. Jakieś drewno. Pasy transmisyjne. Widać. No, a to wyjście, to jest zupełnie nic nie ma. Jak tu więcej dół się prezentuje. Więc idziemy na górę. Po schodach, które... No, jest pewne. No to tyle, że zgaszę, a to już jasno. No i tak to wygląda. Też to wygląda, że tutaj nic nie ma. Karta. Kawa, herbata, lody, tu nie. Na pewno nie odmiana. Dobra, to idziemy. O, to tu jeszcze działa. Ciężko, bo ciężko nie działa coś. No ale nie będę tego. Nie będę bardziej tym kręcić, żeby tego nie zepsuć. Wiecie, Orbex nie ma analizm, więc jeszcze nic nie dewastuje, nie? No. Co się wzięło? Ja ogólnie wam powiem, to jest tylko sugestia. W ogóle o tym mnie nic nie ma. Kiedy powstał, kiedy został opuszczony. Ale jest taka moja sugestia, że pewnie wiecie, upadł przez upadek komuny. Coś takiego. Czekajcie, tam coś jeszcze mam, jakąś taką sterówkę czy coś. No zobaczymy, czy jest tu jeszcze. Tu nic nie ma. Czy tego się otworzyć, na pewno to był grzejnik albo coś. Jeśli się mylę, pewnie się nie wiem, to jest stół. No i tak to wygląda. Jakbyście chcieli zobaczyć jeszcze jeden, o którym więcej wiedziałem, możecie kliknąć sobie tutaj u góry w karcie się pojawi. Możecie zobaczyć. Czyli tam więcej wiedziałem. Tu są te, tu jest bęben, a tu jest to koło młyńskie. Jak widzicie, rzeczy się stało. No, jak to wygląda? No to mam ładną dziurę na dół. Dobra, poświecę. Jak to z góry wygląda? A miałem wam pokazać ten. Nie wiem, mam pokazać. A, to jest tutaj, to jest taki osyp. Nie wiem, teraz to pokażę. O, tam jest jeszcze przejście, jak widzicie tam. O, no, taki osyp ładny. Ja to jeszcze pokażę. Dobra, tak, wolę świecić. Dobra, jeszcze wyjść, żeby zasnąć, polecić.
Kurde. Aha. Tak, idę pod schodami, nic specjalnego. Nie wiem, czy skończyłem mówić, ale... No nie, ja skończyłem, bo... Znaczy zaraz wam powiem, bo... Nic nie będzie słychać. To jest taka moja sugestia, że... To bym upadł przez, przez PRL. W sensie, że PRL upadł, to bym upadł. To tylko moja sugestia. O kurde. Jak widzicie, się konkretnie zawaliło, nic nie ma. No, tak to wygląda wszystko. Najwyżej będzie nie zgryłą, pokażę jakoś z okienka tego, czy coś. Ja się cofamy. Idziemy eksplorować dalej. Jak można, można otworzyć. A tu są one. Tak, bo ciekawe. A ja ogólnie, że powiem. Bo powiem, że teraz zobaczy mi się telefon naładował, bo właśnie mi się troszkę rozładował. Ja chciałem wrzucić... chciałem wrzucić relację na Instagrama. Oczywiście zapraszam też, gdzieś się wysunie ogólnie. Się trochę rozładował. Ale że będę też ogólnie robił zdjęcia, tylko na powerbanku, żeby mi to się nie padło, bo... Bo jak to, żeby mi to padło? Zresztą mi telefon padł. Więc ogólnie zapraszam do mojego Instagrama. Link w opisie ogólnie. Jak mówię, się wysunie. I też ogólnie możecie napisać, jak mam robić zdjęcia, czy robić jak nagrywam. Właśnie pewnie dam wam ankietę, tak wam. A to jak zrobię. Że ten, że możecie. No zagłosujcie, czy napiszcie, jak mam robić zdjęcia, czy w trakcie filmu, czy później, bo tak to nie wiem. Tutaj widzę, że niektóre rzeczy to się konkretnie zawaliły. Konkretnie, całkowicie. To co widzę. No i tak tyle, co widać. Dobra. I tak o. Dobra. O, tutaj to byliśmy, czyli jeszcze... Czyli coś to chyba wszystko związane. Tu byliśmy, że się zawaliło, tam byliśmy i tu byliśmy, dobra. I tutaj też byliśmy, dobra. Czyli dojdziemy na dół i idziemy do tej drugiej części. Kurde, ciężko się łazi, bo tu widzę wszędzie leży. Jak on być z wami szczery, to ogólnie to jest stabilne jak na to. To moje przypuszczalne 30 lat opuszczenia, nie? W sensie 31, bo... Bo ogólnie coś takiego. No to wam cyknę i idziemy na górę. No, jeżeli później to jeszcze przyjdę i porobię zdjęć, porę. Ale to... Dobra, i... Dobra. Ja zrobię tak ogólnie, że teraz wszystko wyborili na samej eksploracji, a później przyjdę jeszcze robię zdjęcia. Więc ogólnie możecie napisać, jak lepiej, żeby było. Muszę wam robić właśnie zdjęcia podczas, czy później. Dobra, jedziemy tutaj.
Pytanie, jakby te schody wytrzymały, bo tam ogólnie jest dziura. Niech tutaj bym nie chciał spojrzeć. Ale no, ogólnie wytrzymały w miarę, więc fajnie. Tylko ta podłoga to już tak z tego co widzę. Nie wiem, czy do końca wy widzicie. Nie, podłoga wytrzymała. Ale brat bym na niej nie uprawiał. Jak to wygląda, to jest główna droga. No i tak to wygląda. To się nie będę zbliżał. Dziury jak 160. A ja ogólnie też powiedziałem, że nie będę uprawiał do baletu, to z pewnego filmu, do którego będą też się pojawił w percie. Wygląda jak eksplorator, którego pozdrawiam, to możecie zobaczyć, też zobaczyć. Też ogólnie eksplorował, tylko że znacznie większy. Jak myślisz, co to było? Nie mam pojęcia. Też pewnie coś do mąki, nie? No pewnie tak. Siła czy co? Nie wiem, nie znam się. Nie wiem. No, jeśli ktoś wie, należy napisać komentarz, to ja będę bardziej... Będę się wtedy bardziej znał i będę więcej wiedział o tym. No, a to są sypy, które są, nie wiem, które są małe, ale wolałbym to nie spadać. Bo widziałem ogólnie większe sypy. coś takiego. Tu jest coś do mieszania, mielenia, coś takiego, więc zboża. Ale nie wiem. Nie znam się na tym. Na robieniu mąki. Tak wam pokażę, żeby jeszcze było. No, to już zamontowane te kile, który był pewnie tam. Który pewnie był tutaj. To jeszcze działa. Nie? Ciężko, ale działa, nie? To się da się przyjąć, tylko nie, wiesz, nie da się zrobić takiego pełnego obrotu, nie? No też nie wiem. Ale wiem, że idę na górę, jakby co. No, trzeba jak on tu przejść. Aha. Ale schody ostatnio, mówią, że wytrzymały w miarę. Znaczy, schody wytrzymały, nie te deski, te wszystkie. No, tu magiczny przycisk. Możecie zrobić to samo co ja, tylko że tam na dole, nie? Jak macie czerwony przycisk, to zrobicie tylko. O, jest gitara. I dostajecie powiadomienia. W sensie nie przekręcajcie, tylko tak zostawcie o taką gitarkę. Więc coś takiego, nie? Zobaczcie sobie w ogóle, jak to jest dziura jest. To są dziury, to jest masakra. Masakra, ale aż strach się bać. O, i tu jest już poddasze. Sypy, jak widać. No, ale schody to wytrzymało w ogóle. Jak wam powiem. Dobra. Tu pójdziemy, później pójdziemy tam. Zobaczymy. Tu syp. Jak widać. No, się raz wam pokażę jeszcze raz, bo wiemy. Nie wiem, jak już go prowadzą. A i tu wam pokażę tą część zawaloną. To jest część, w której byliśmy chyba. I to jest zbiornik. Nie, to nie byliśmy, tam później będziemy. Dobra, to jest część jakaś mieszkalna czy coś, tak mi się wydaje. To też jakieś sypy, że mam nadzieję. Bo się nie znam do końca na produkcji mąki. Więc jeśli oglądam jakiś znawca, no to nie hejtować. Też jest wysoki. Tam spać to tak średnio by było. Widzę pewnie do przesiewania, jak widać, takie drobne. Takie do przesiewania czy coś. Schodzę na górę, ale chyba podziękuję za wejście. Może to jest wytrzymałe. Gracie florek, ale to jest głębokie.
Spore to jest, mam nadzieję, że to widzicie. Ja dziękuję, to jest spore jak nie. Tak, on jeszcze pokażę, ale to pewnie nie widzicie, no. Ale to jest spore ogólnie. Ten spaś to tam tak słabo, więc... Ale jeśli mi się nie chce, bo tak nic nie widzę ciekawego. Ja się zobaczę jeszcze tam może, ale to tak wiecie. Ale to jako sobie. Zobaczę. Ja wytrzymałem to w miarę. Dziwi mnie trochę tego stanu. No, i tam wszędzie są takie sypy. No, są te wszystkie te sypy, które wam pokazywałem wcześniej. Ogólnie. To są sypy, które wam pokazywałem tutaj. Ogólnie zajmie ogólnie jakby stan, że niektórych mieli takie są dziury. Że takie jak te, albo jak piętry niżej. A podłoga jest ogólnie twarda. Znaczy, ona jest z dobrego drewna wykonana. No i to też jakiś przysiewacz czy coś, albo, znaczy do mielenia coś. Pewnie. Czy jaś bluzą, ale też pewnie pracowników. No coś takiego. Wszędzie sypy. Jak widać. No tutaj to nie wiem co to jest. Jakieś szczotki. Nie wiem do czego. Jeśli ktoś wie to może też. No mówię, jeśli ktoś wie to może napisać, bo ja tak nie wiem. No, ja mam sobie mieszkanie, więc tam jeszcze nie będę wychylał, bo wiecie, będę mi czuwał. Jakaś decha. No, ja to wygląda. Nie wiem dlaczego w ogóle co jest, więc ktoś może napisać co napisze, bo nie wiem. Ale to sądzę, że te siatki powinny być do przesiewania czegoś czy coś. No. Że tak. No, zaraz możemy zejść i poszukać tej niższych kondygnacji. Przejście pewnie do tej części mieszkalnej jakoś. No tak, trzeba zejść. Ogólnie. I nie zdradzać, bo tak jak mówiłem. Bo składam jest dziura, taka spora całkiem. No, tak jak mówiłem, to schody są wytrzymałe, ale... Ja patrzę, ten schody też tak średnio wytrzymałe. Głupoty uważę przy tej dziurze. Więc nie róbcie tego, od razu mówię. Dobra, tam byliśmy. Idziemy na dół, zobaczymy czy nie ma jakieś przejścia w tamtą stronę. Dobra, będziemy musieli wyjść na zewnątrz, tam na zewnątrz pokażemy. Może będzie na zewnątrz jakieś przejście. Przejście albo wejście do tej części mieszkalnej. Muszę zobaczyć co to jest, bo tak to intryguje. No to jesteś pewnie od maszyny. O, tak to coś takiego. Jesteś pewnie od maszyny, ale nie wiem co to jest. Tak to mając wygląda jakaś trumna czy coś. Jaki prześwit ładny jest. Się powtarzam, nie wiem, który raz, piąty albo czwarty. Jeśli ktoś liczył, to nie napisze. Się powtarzam, bo nie wiem, który raz się powtarzam. Dobra. Idziemy przejścia tej drugiej części. Bo tutaj nie ma przejścia. Musimy wyjść z menu. I szukać tam przejścia. No i tak to wygląda. Byliśmy w trakcie. Chyba. Tak, tu byliśmy. Dobra, jedziemy szukać przejścia tej części mieszkalnej. Która jest gdzieś tam. Która jest po mojej lewej stronie teraz.
wydechło. Tak się. I co zrobimy? O, wyjdzie. Myślałem, że już coś z tego bym znalazł, ale nie. Dobra. Jedziemy się przejść do tej części mieszkalnej. Która jest tamtą stronę. No, tutaj byliśmy. Jak widzicie, mówię całkiem sporo ogólnie. Tak to wygląda. I tu jest ta część mieszkalna tylko, że... Widzicie, tutaj nie wejście, to mnie trochę martwi. To jest zamknięte. Zobaczę jeszcze z przodu. Wyjeżdżałem przez okno, zobaczę czy... Znaczy, przez okno... No okno podejdę i... Pokażę, jak to wygląda mniej więcej. Jak widzę, wiecie, chyba. To jest zamknięte, dobra. Zaraz tak wygląda mniej więcej część mieszkalna. No więc tutaj będę okno wam pokażę. No, to było wejście. To taka część mieszkalna, jak widzicie. No, to jest takie. No, nie jest jakieś wejście, ale... Nie wiem. Próbowałeś tam czy nie? To jest to takie wejście. Nie, nie będę właził, bo nie ma przejścia tamtąd. Mam nadzieję, że to widzieliście, więc tak to mniej więcej wygląda. Tak mniej więcej wygląda młyn. O którym nic nie wiem. Tam jeszcze pokażę z tej strony. No, tak mój wygląda. Coś takiego. Więc tak wszystko wygląda mniej więcej. Więc jeśli się podobało, łapeczka w górę, no i standardowo. Tutaj możecie zostawić suba. No jeszcze dobrze pokazuję, tu gdzieś. Tu możecie zobaczyć mój ostatni film. Tu możecie zobaczyć mój losowy film. I co, nie przedłużając? Do następnego, yo!